Globalna koalicja okultystyczna, czy inaczej GIOC lub UNGOC. Niby coś, co każdy fan świata SCP zna, jednak na polskim YouTubie nie znalazłem żadnego filmu, który by szczegółowo o nich powiedział. Więc jak to już było za Rujkulię, to wkraczam ja. Podzielę ten film na kilka rozdziałów. Jeśli jesteście zainteresowani tylko jednym aspektem organizacji, to listę macie w opisie. Kolejność będzie następująca. Okoliczności powstania, członkowie, misja i podsumowanie. Powstanie. Globalna koalicja okultystyczna wywodzi się z krajów nazistowskich, sowieckich oraz aliańskich. Została wytworzona zaraz po II wojnie światowej, co jest dosyć mylące, bo można by było stwierdzić, że to zbiorowisko największego ścierwa z całego świata. Co ma jednak trochę sensu, ponieważ ich pracownicy mają mocny charakterek i są zdecydowanie bezkompromisowi. W zasadzie to tylko tyle wiadomo o okolicznościach ich powstania. Paru nazioli i komunistów złożyło się na kółko wzajemnej adoracji. Ale tak na serio, tak głupio jak to nie brzmi, to właściwie wszystko, co o nich wiemy. Jednak zamiast mordować Żydów i zabierać jedzenie ludziom, jak to było do tej pory, postanowili złożyć się na coś lepszego. Ale do tego później. Członkowie. Oczywiście nie będę wymieniał tutaj każdego jednego agenta, ze względu na to, że jest ich od cholery i nawet ich wszystkich nie znamy. Jednak jest coś ciekawego w ich preferencjach naboru. Nie jest tajemnicą, że zniszczenie obiektu anomalnego nie jest prostym zadaniem. Przez co koalicja nie zatrudnia byle kogo jak Arwi Kuliet czy Rebelia Chaosu. Do GIOC dostaje się mnóstwo manipulatorów rzeczywistości. Jeżeli nie wiesz, kim są manipulatorzy, to właściwie czarodzieje. Mają nieco anomalii sami w sobie, kontrolują swoje otoczenie i są niezwykle potężni. Ze względu na to, jak niebezpieczni są, Fundacja próbuje ich wybić. Co jest jednak ciekawe, najlepszy morderca manipulatorów w Fundacji sam jest manipulatorem, który pracował swego czasu dla GIOC. Jak opowiada historia pod tytułem Agent Ukulele, dr Alto Clef jest ich emerytowanym żołnierzem, co wyjaśnia skąd wie, jak sobie radzić z manipulatorami oraz dlaczego jest na tyle potężny, by ich zabijać. Jednak nie działało to dobrze na jego psychikę, ponieważ z opowiadania list samobójczy wynika, że próbował odebrać sobie życie. Znaleziono obślinioną strzelbę w jego biurze, jednak ciała nigdy nie odnaleziono, więc nie wiadomo, czy mu się udało. Jako fun fact dodam, że jeżeli koalicja została utworzona zaraz po II wojnie światowej, która zakończyła się w pierwszej połowie 1945 roku, ewentualnie na świecie to w drugiej, a sam Józef Stalin zmarł dopiero w 1953, łącząc fakty, Stalin mógł pracować dla koalicji. Misja. Jak mówiłem na początku, niszczą oni obiekty SCP wszelkimi dostępnymi sposobami. Najczęściej za pomocą wcześniej wspomnianych manipulatorów rzeczywistości. Chcą oni obraniać ludzkość przed światem anomalnym, przez co chcą zaprowadzić na nim testy Fundacja SCP, za nimi nie za bardzo przepada. Jednak nie są oni zawsze wrogami, wszystko zależy od okoliczności. Raz do siebie nawzajem strzelają, a raz Fundacja dopuszcza ich do tych najbardziej niebezpiecznych keterów. Na nóż im się uda go zniszczyć. To jednak nie zawsze się udaje, ze względu na to, że istnieje coś takiego jak SCP-065, który jest Euklidem i powstał z wyniku próby zniszczenia pewnej anomalii. UNGOC jednak nie jest do nikogo ogólnie nastawione wrogo, co pokazuje opowiadanie Ciche Dni, opowiadające o końcu istnienia anomalii, gdy bez zagrożenia koalicja szybko się rozwiązała i każdy poszedł w swoją stronę. Bez anomalii nie ma potrzeby na przemoc. Podsumowanie. Także teraz pokrótce, na szybko. Po II wojnie światowej, prawdopodobnie w drugiej połowie 1945 roku, z nazistów i komunistów powstało GIOC. GIOC zatrudniają manipulatorów rzeczywistości, aby niszczyć anomalie i chronić ludzkość. Przez co są w wiecznej cichej wojnie z Fundacją SCP, którzy czasami jednak muszą dopuścić koalicję do zniszczenia podmiotu. No w sumie to było z tego streszczenia na tyle. Myślę, że dobrze opowiedziałem o podstawach, o co chodzi z tym całym GIOC. Osobiście najłatwiej jest mi się utożsamić z tą właśnie organizacją, ponieważ najbardziej rozumiem ich misję, jednak oczywiście wiadomo, że to wszystko jest kwestią sporną, bo w świecie Fundacji SCP nie ma czegoś takiego jak dobre i złe, w absolutnie żadnym wypadku. Więc to by było na tyle. Jeżeli spodobał ci się materiał, daj lajka, subskrybuj. Jeżeli nie, to daj dislajka, napisz w komentarzu, czego ci się nie podobało. Chętnie przyjmę wszelką krytykę i spróbuję się naprawić, więc opłaca się. Pomożesz mi stać się lepszym youtuberem. To by było właściwie na tyle. Odmeldowujesz.